Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli pytania od widzów. Pytania, które zadajecie na stronie dnarynków.com w ciągu tygodnia, i pytania, które zadajecie w trakcie trwania programu, kiedy trwał na żywo w poniedziałek o godzinie 10. Na jedno i na drugie pytanie odpowiadamy dokładnie w tym odcinku, więc warto pytać i warto być aktywnym widzem. Ale za chwilę, ale za, zanim pytania, to oczywiście jeszcze nasz cykl. Spokojnie to tylko ekonomia. W tym cyklu, w tym odcinku cyklu Spokojnie tylko ekonomia padło pytanie, czym, czym różnił się wykres liniowy od wykresu logarytmicznego? A więc to, jak się bardzo często pokazuje, dane e, gospodarcze. Głównie wykresy pokazuje się w ten sposób. A więc co można na tych wykresach zobaczyć? Proszę rzucić okiem. Tutaj mamy wykres liniowy jednej ze spółek na warszawskiej giełdzie. Ze która swego czasu kosztowała 0 złotych, no bardzo mało, a w pewnym momencie kosztowała 10 złotych. Tysięcy złotych. Wykres liniowy pokazuje nam po tej prawej stronie skali równe odległości, czyli pomiędzy poszczególnymi jednostkami jest dokładnie taka sama odległość: 1,2,3 i tak dalej. To niestety oznacza, że bardzo łatwo jest zgubić perspektywę. Bardzo łatwo jest zgubić m, realny obraz sytuacji, bo oczywiście, jeżeli kupimy coś za 1000 i sprzedamy za 2, to zarobiliśmy w tym momencie 100%. No ale jeżeli kupimy coś za um, 8000 i chcielibyśmy sprzedać za 10, no, to choć realnie zarobimy 2000 na każdej akcji, to procentowo zarobimy oczywiście dużo, dużo mniej. Tu nie będzie wzrostu o 100%, mimo że wykres będzie pokazywał dużo większy wzrost. Zatem, jak sobie z tym poradzić? Skala liniowa do dużych wzrostów absolutnie się nie nadaje. I dokładnie ten sam wykres, dokładnie tej samej spółki, ale w tym przypadku w skali logarytmicznej. No i tutaj na prawej osi widzą Państwo dokładnie, że odległości są takie same. Jeżeli zarobisz 100% tu, to i 100% tu będzie dokładnie. Taką samą odległością i 100% tu będzie taką samą odległością, tyle tylko że każda kolejna. Informacja po prawej stronie jest coraz bardziej zbita, no ale dzięki temu widać praktyczny obraz sytuacji w takim ujęciu procentowym, a nie nominalnym. Do analizowania dużych wzrostów i długich terminów bardzo często dużo lepiej sprawdza się właśnie wykres logarytmiczny, a nie wykres liniowy. No i jak Państwo mogą się łatwo domyślić, coś co kosztowało 10 tysięcy złotych bardzo łatwo jest namierzalne na warszawskim parkiecie, bo tylko jedna spółka swego czasu była aż tak droga. Które już wiemy, czym się różni wykres liniowo od logarytmicznego i jak można z niego korzystać. To teraz przejdźmy do pytań od widzów, które zadaliście na stronie dnarynków.com. Za chwilę pytania na żywo. W związku z tym prośba do reżyserki o podrzucenie pytań, które Państwo zadawali w trakcie tygodnia. Jakie to były pytania? Które waluty są uznawane za waluty surowcowe? O ile mi wiadomo, jest to dolar kanadyjski i dolar australijski. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że, waru, że waluty surowcowe to określenie walut krajów, które żyją z surowców, a więc duża część ich eksportu, duża część ich produkcji opiera się właśnie na e, surowcach. I jakie kraje w to, w to grono mogą być zaliczone? Taka ósemka jest najbardziej popularna, a więc tutaj nie wpisując nazw, wrzuciłem flagi, więc można sobie zrobić test, czy rzeczywiście wiemy o jakie kraje chodzi. No ale żeby tego testu nie robić w tej chwili na wszystkich, to łatwo można powiedzieć, że rozdzieliłem te. Gospodarki na rynki rozwinięte, tu są rynki rozwinięte i na powiedzmy rynki wschodzące, czyli takie dwie grupy, ale i drugie, jedna i druga grupa to oczywiście takie waluty surowcowe. No i idąc po kolei, oczywiście jest to australijski dolar, jest to kanadyjski dolar, jest to nowozelandzki również dolar i norweska korona to takie gospodarki rozwinięte, które uznawane są właśnie za waluty surowcowe, ale oprócz tego. Mamy też rynki wschodzące, gdzie w grę wchodzi. No, i teraz pytanie, czy Państwo wiedzą, co to za kraj? Południowoafrykański rand. No, nikogo nie zdziwi obecność tutaj Rosji. Oczywiście brazylijski real. I na końcu nic innego jak chilijskie. Peso, a więc taka ósemka krajów rozwiniętych i krajów wschodzących, to właśnie rynki i waluty, które są uznawane za e, związane najbardziej z surowcami, i ich waluty są właśnie walutami surowcowymi. Oczywiście reagują bardzo wyraźnie na to, co dzieje się na surowcach. Stąd tak duża przecena, na przykład na rublu, na Realu. No i stąd też oczywiście czasem słabość norweskiej korony, jeżeli spada cena ropy. A więc widać, że to wszystko jest powiązane. Zobaczmy, co jest dalej również pytali państwo o to jakie są perspektywy dla polskich obligacji. Można spodziewać się utrzymania trendu, czy może ostatnia korekta, która już praktycznie zniwelowała spadki rentowności po decyzji EBC, może być sygnałem zmiany trendu i końca hossy? Czy ewentualna marcowa obniżka stóp przez RPP jest już zdyskontowana w cenach? Idąc od końca, e, śmiało mogę powiedzieć, że moim zdaniem ta ewentualna obniżka marcowa o 25 punktów, może o 50 punktów bazowych, faktycznie jest już w cenach. A jaki jest trend na polskich obligacjach? Tutaj widzę państwo 10 obligacje polski, które w 2013 roku zachowywały się no mniej więcej odtąd tak sobie, a w 2014 roku była to ewidentnie hossa, no bo pamiętajmy, że w obligacjach jeżeli rentowność spada, to oczywiście cena rośnie. Więc tutaj mają państwo rentowność na tym wykresie i rekordową niską rentowność, czyli rekordowo wysoką cenę mieliśmy dokładnie Tutaj to był moment, kiedy cena była najwyższa i to był też moment, kiedy Europejski Bank Centralny podjął decyzję o tym, że będzie interweniował. W związku z tym, co to oznacza dla polskich obligacji? Myślę, że perspektywy dla polskich obligacji nie są najlepsze, że zdecydowanie z tego rynku należałoby się powolutku ewakuować, a to dlatego, że wszystkie dobre informacje już rzeczywiście w cenach tych obligacji są. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego S&P zapowiada podwyżkę polskiego ratingu, czyli podwyżkę wiarygodności polskiego, polskiego długu. Do tego mamy umacnianie się naszej waluty, i na sam koniec można powiedzieć, że obniżka stóp procentowych też jest już w cenach, więc trudno mi wyobrazić sobie, co mogłoby jeszcze sprawić, aby rentowność tych obligacji dalej spadła. Wniosek stąd prosty: na pewno w ostatnim czasie to widać tu zmienność na tych obligacjach będzie większa, czyli będzie bardziej bujało. A zysku nie będzie. Zatem łyżeczką, a nie chochlą, trzeba by się z tych obligacji zacząć wycofywać. Trudno dostrzec, co tam jeszcze mogłoby być e, dobrego, e, jeszcze co by obniżyło dalej ceny, więc decyzja EBC to raczej już sygnał o zmianie trendu, a nie o jego utrzymaniu. Zobaczmy, co jest dalej. Jak należy rozumieć powiedzenie nie walcz z trendem. Bardzo często w DNA rynków mówimy o tym, że właśnie nie należy walczyć z trendem, a co to tak naprawdę znaczy. Myślę, że mogę powiedzieć to na dwóch prostych przypadkach: ceny złota z ostatnich lat i indeksu SP500. Nie wrzucałem tych wykresów tutaj, aby były one, bo byłyby one za bardzo za mało widoczne, więc w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że nie walcz z trendem, to oznacza nieutrzymywanie, śmiało, że tym razem trend musi się zmienić. A więc w przypadku takiej ceny złota od 2011 roku, kiedy mówimy, że nie warto w złoto inwestować, bo na razie nie ma ku temu żadnych takich gospodarczych podstaw, nie walcz z trendem oznacza nie mówienie na każdej sytuacji, kiedy tylko trochę cena podbija, że to jest już moment, kiedy trzeba kupować, to jest moment, kiedy trzeba kupować i to i to. I to, I to za każdym razem utwierdzanie się w przekonaniu, że teraz trzeba kupić, bo coś dużo spadło. To oznacza, Walczenie z trendem, w tym przypadku absolutnie spadkowym, ale też nie walcz z trendem dotyka sytuacji, kiedy mamy, tak jak na przykład, indeks SP500, czyli amerykańską giełdę, która cały czas od 5 lat rośnie. No i wtedy nie walcz z trendem oznacza, że za każdym razem mówimy, no to już jest szczyt, teraz będą spadki. To już na pewno jest szczyt, no zaczynają się spadki, więc na pewno będą spadki, a teraz to już na pewno będą spadki i tak za każdym razem. Nie walcz z trendem oznacza nie. Twierdzenie za każdym razem, na przekór faktom, że rzeczywiście ten rynek jest już skończony, bo albo będą spadki, albo będą tylko i wyłącznie, tak jak tu, wzrosty. Trzeba na to bardzo uważać. Można w ten sposób stracić bardzo dużo pieniędzy, więc to oznaczało nie walcz z trendem. A teraz zobaczmy, jakie pytania zadaliście w trakcie trwania tego programu bezpośrednio na żywo. Rating obligacji rosyjskich spadł do poziomu śmieciowego. Czy oznacza to, że sytuacja gospodarcza Rosji jest tak zła, że obligacje mogą zostać niewykupione? Niekoniecznie. To oznacza jedynie tyle, że rzeczywiście wiarygodność tego kraju jest rzeczywiście dużo, dużo niżej i nie będą mogły poszczególne fundusze inwestycyjne kupować właśnie tych obligacji. Nie, nie oznacza to, że jest ryzyko niewykupienia tych obligacji. Niewykupienie obligacji to rating defaultowy, czyli taki, że następuje default, a więc bankructwo, tak jak było w przypadku hmm, Grecji. Idźmy dalej. Czytałem, że jest to spowodowane względami politycznymi, więc drugie pytanie, czy ratingi mogą być nieobiektywne na przykładzie Rosji, tylko po to, by zniechęcić inwestorów? Oto drugie pytanie jest dużo bardziej skomplikowane, dlatego że w czasach, kiedy był kryzys, rzeczywiście duża część państw europejskich mówiła, że największe i najważniejsze agencje ratingowe, czyli Fitch, Moody's i S&P to trzy agencje, które są ze Stanów Zjednoczonych i które mają praktycznie monopol na wydawanie ratingów. Więc wtedy pojawił się zarzut, że one są wydawane rzeczywiście bardziej politycznie, a nie e, ekonomicznie. Z takimi przesłankami, więc w przypadku Rosji wydaje się, że jeżeli mamy znowu SP, Moody's i Fitch, a więc trzy amerykańskie agencje, które wydają ratingi właśnie dla rosyjskiej gospodarki, to zarzut o to, że są one niepolityczne, mogą być bardzo, że, że, że są te ratingi polityczne, mogą być bardzo e, duże i bardzo silne. Wydaje się jednak, że w przypadku Rosji, jeżeli chodzi o spadek cen ropy, to jest to na tyle istotny element uszczuplenia rosyjskiego budżetu, że trudno będzie uzasadnić. E, spadek ratingu i spadek wiarygodności rosyjskiej gospodarki, więc pewnie takie zarzuty o polityczność decyzji będą, ale raczej wszyscy spojrzą na cenę ropy i na to będą i tym będą się kierowali w wyborze rosyjskich lub nierosyjskich obligacji, ale tak jak powiedzieliśmy to jeszcze nie zagraża niewykupieniu tych obligacji na razie tylko Zapala taką czerwoną lampkę, że jest duże zagrożenie, że te obligacje mogą być niewykupione, ale to nie jest jednoznaczne z brakiem ich wykupu. Zobaczmy, co jest dalej. <laughs> czy można już zainwestować, czy można już zaryzykować inwestycje w fundusze BRIC, czy omijać ze względu na nieprzewidywalną Rosję? Fundusze BRIC myślę, że jako całość specjalnie bym się nie pakował, a to z bardzo prostego powodu, że jeżeli mamy w, tej, w tych gospodarkach, mamy w tym funduszu B, R i -C, czyli Brazylię, Rosję, Indie i Chiny, no to dla Takiej rosyjskiej gospodarki zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jest minus. Dla brazylijskiej gospodarki też sytuacja nie rozwija się najlepiej i gospodarczo jest gorzej. I czyżby nam tablica znowu zrobiła psikusa? Tak, oczywiście tablica musi mieć też swój czas, więc zróbmy jeszcze raz: B R, i C i zróbmy jeszcze raz w ten sposób, że Brazylia i Rosja to rzeczywiście nie najlepsze perspektywy, a z drugiej strony, no, w przypadku Indii i Chin, można mieć jednak trochę lepsze. Zdanie, przynajmniej moim zdaniem, wydaje się, że Chiny z tego wszystkiego są najlepsze, a Indie gdzieś tam w okolicy mogą sobie dobrze radzić, więc zdecydowanie nie radziłbym łączyć tych inwestycji, tylko raczej podarować sobie na razie te, a zainwestować w Indie i w Chiny i to będzie chyba dużo lepsze wyjście niż kupowanie wszystkiego w jednym pakiecie, bo tak to wyjdzie nam na zero. Tu trochę wzrośnie, tu trochę spadnie i zarobku z tego nie będzie. Zobaczmy, co jest dalej. Czy Turcja ma duże szanse wreszcie ruszyć w górę? E, oczywiście tak, tylko na, nawet na portfelu DNA rynków nie udaje nam się na tej Turcji na razie zarobić. Ale proszę pamiętać, że ona ostatnio też bardzo mocno wzrosła. Ostatnio to mówię o 2014 roku. Więc jeżeli chodzi o perspektywy gospodarcze w Turcji, na razie one się tak delikatnie klarują na trochę bardziej pozytywne. Ale patrząc z perspektywy geopolitycznej, gdzie dookoła na, na północy jest wojna, na południu, na południowym e, w sumie wschodzie też jest kolejna wojna z Islamskim to tu jest problem, a na zachodzie mamy bankrutującą Grecję, więc też nie najlepsze otoczenie gospodarcze. No ale na tą chwilę rzeczywiście perspektywy dla Turcji na razie stawiamy na taki delikatny plus, stąd jest ona w portfelu DNA, ale nie założyłbym się, czy te wzrosty po raz kolejny będą tak duże. Na razie cena ropy trochę odbiła, nie chce spadać dalej i na tym niestety Turcja nie zyskuje. Może kolejne obniżki stóp procentowych tureckiej gospodarce by pomogły, ale o tym będziemy wiedzieli dopiero za tydzień, więc na razie. Na Turcję. E, no, patrzymy, to co mamy w portfelu nie zostanie, ale raczej dorzucać do pieca tureckiego pieca gospodarczego bym niczego nie dorzucał. Zobaczmy, co jest dalej. Jak on przewiduje, co będzie z cenami ropy w najbliższym czasie. Amerykanie w rafineriach strajkują, a Oman zapowiedział wzrost wydobycia o prawie 1 milion baryłek dziennie. Czy za tym stoi wielka polityka? O i zdecydowanie tak, za ropą zawsze stała wielka polityka. Wojny w Afganistanie, Iraku, czy i, Iranie to dokładnie jedna tylko wielka e, polityka związana z gigantycznym wydobyciem ropy. No a teraz co dalej z tą ropą może się dziać? E, no mamy w tej chwili sytuację na ropie dość yy... Taką w stylu nie walcz z trendem, o którym mówiliśmy w cyklu spokojnie, to tylko ekonomia, bo ropa spadła z tych 105 dolarów w połowie zeszłego roku do rekordowych tam 45 dolarów w tym momencie. No i jest powiedzmy sobie teraz trochę wyżej, tam gdzieś w okolicy 50. Więc po raz kolejny można mieć nadzieję, że no to już jest ten moment, to już jest moment, kiedy będzie szło w górę, ale ja bym jeszcze oczywiście no, na razie z takimi hura nadziejami nie starta co prawda wydaje mi się, że wszyscy, ale to absolutnie wszyscy już położyli na ropę krzyżyk powiedzieli, że ropa na pewno w tym roku nie zdrożeje, co mi sugeruje, że ropa może zrobić niespodziankę. Ale na razie perspektywy za tą niespodzianką faktycznie nie ma. Bo to, co jedne przemawia za tym, że ropa może być droższa, to że wydobycie ropy z łupków, amerykańskich łupków bardzo silnie ostatnio spada, więc w końcu w drugiej połowie roku na pewno przełoży się na cenę i ta cena powinna zacząć rosnąć. Tylko pytanie, jak. Gdy będzie to wzrost, czy do zaledwie do tych 50-60 dolarów, czy może zrobi dużą niespodziankę i wróci gdzieś w okolice setki. No To byłoby coś absolutnie w tej chwili nieprzewidzianego przez nikogo. Wszyscy wierzą, że ropa będzie tania. Na razie w DNA rynków też się utrzymujemy w tym, że ropa co najwyżej stabilnie, nie w dół, nie w górę stabilnie, ale na pewno będziemy ją bardzo uważnie obserwować, bo będzie to taki. Najważniejszy element gospodarczej układanki na 2016 rok i na stopy procentowe i inflacje, które wtedy będą decydowały o rynkowych nastrojach. Zobaczmy, co jest dalej. <laughs> Panie Pawle, jak podejść do spółki, która jest notowana na trzech giełdach? Czy to oznacza, że jej kapitalizacja na polskiej giełdzie jest wyceną tylko polskiej części biznesu? Czy Całości. To, o co pyta pan Robert, to jest nic innego jak tak zwany dual listing, czyli informacje o notowaniach spółki w paru miejscach na świecie. Są spółki, które są notowane na kilku giełdach, właśnie amerykańskiej, londyńskiej, japońskiej, no i powiedzmy sobie na takiej polskiej, też mogłaby być notowana taka spółka, ale oczywiście żadna spółka z tej, z tej gigantycznej trójki nie wybierze polskiego rynku, bo jeśli to nie będzie opłacało. Jednak te notowania oznaczają, dotyczą całościowego, Biznesu, bo proszę pamiętać, że za każdym razem, kiedy kupujemy akcję, to kupujemy jakąś cegiełkę w takiej dużej. Firmie, tak? Każda akcja to jest jakiś element biznesu i nie ma znaczenia, czy ta akcja jest wyceniana w tej chwili w euro, czy jest wyceniana w dolarach, czy jest na przykład wyceniana w złotówkach. Za każdym razem wartość firmy liczy się mnożąc wartość takiej akcji przez ilość takich akcji i to jest dokładnie wartość całego naszego przedsiębiorstwa. Więc yy, kwota wyceny nie ma znaczenia. Kwota wyceny akcji i miejsce notowania. To za każdym razem dotyczy całej firmy. Jeżeli polska część danego biznesu będzie sprawowała się źle, to oczywiście cena takiej akcji może spadać. A jeżeli europejska czy amerykańska część tego biznesu będzie się zachowywała źle, to też cena we wszystkich walutach będzie spadać. To nie tak, że spadnie w jednej, a wzrośnie w drugiej. Największą. Ryzykiem wtedy w takim przypadku, jeżeli są różne ceny, to proszę pamiętać, że poza ryzykiem samej firmy mamy też ryzyko walutowe, bo jak się złotówka umocni do euro, no to automatycznie cena akcji też się dostosuje. Jak się złotówka osłabi, to cena też akcji w Polsce się dostosuje, więc notowania w paru miejscach oznaczają obserwowanie nie tylko sytuacji danej spółki, ale również sytuacji bezpośrednio mm, te, te, tej waluty, w której jest to notowane. To, jak widzę, wszystkie pytania, które w tej chwili byliśmy w stanie obsłużyć w DNA Rynków na żywo. Zatem w tej chwili możemy śmiało zachęcić do zadawania pytań, które już będą w kolejnym odcinku DNA Rynków lub też na stronie dnarynków.com. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć, więc śmiało proszę wysyłać. A na razie dziękuję serdecznie za uwagę, za aktywny udział i zapraszam na kolejny odcinek DNA Rynków, gdzie będzie o giełdach, gospodarkach i o Twoich pieniądzach. Do zobaczenia!